Wow! Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Jesteśmy znowu w odcinku dotyczącym modów. Wracamy do moda Monster Hunters. Przedstawiałem wam już wcześniej dwa odcinki z tego moda, czyli dwa gatunki Ratalosa i Devilio, coś takiego. A dzisiaj zajmiemy się trzecim smokiem z tego moda, czyli Ratianem. Ratian jest to smok też latający, ma swoje jakieś umiejętności specjalne, które dzisiaj wam pokażę. Oswoimy go, zobaczymy jak działa. Jedna z osób też napisała, albo nawet trochę więcej, kilka osób napisało, że one mają też fajne właściwości, nie tylko tych różnych jakby okrzyków i tego typu podobnych rzeczy, ale na przykład jak umierają, mają też jakieś specjalne animacje, dlatego oswoimy i też jakiegoś postaramy się zabić. Także zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, żeby nie przegapić żadnego odcinka. W opisie macie linki do innych playlist survivalowych i również do wszystkich playlist arkowych, bo jest ponad 300 odcinków na kanale z Arka. W tym modzie jest aż 8 gatunków, więc jest to dość sporo. Wszystkie są... Nie, nie wszystkie są rodzajami smoka. Niektóre są podobne do smoków, ale też są takie, które są na przykład chyba dwa wodne. Część jest lądowa i część jest latająca. Dzisiaj latający, w następnym odcinku zajmiemy się może jakimś wodnym, bo jeszcze wodnego nie było. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że już odbagowane są te stworzenia i będziemy mogli sobie na luzie je oswoić i później trzymać, bo wcześniej był taki błąd, że jak się zsiadało, to się z niego to spadało się pod mapę, nie wiadomo dlaczego, ale chyba już to jest naprawione. Więc bierzemy się za oswajanie. Mam ze sobą snajpę do oswajania, mam nadzieję, że oswaja się go taką standardową metodą i zobaczymy jak to się robi. Na pewno będzie jakiś miał fajne ataki i tak dalej, więc uważam, że warto go zobaczyć. Tutaj mamy Terizino Zaurusy. Pyk. Te wszystkie pierdoły trzeba wybić, żeby mi nic tutaj nie przeszkadzało. O, i tu jest ten Ratian. Ups! On ma taki atak specjalny, że właśnie daje trzy kule ogniste. Zobaczmy, co się stanie, jak ugryzie. Damage po prostu. Myślę, dobra, nie, czyli nie ma jakiegoś takiego super ataku. Powybijajmy tutaj to dookoła, żeby mi nic nie przeszkadzało. Dobra, te już są za daleko, chyba nie będzie z nimi problemu. On jest tutaj. O dobra, te też czasami atakują. Saliterium. Dobra, i stąd zaczniemy strzelanie. Tu jest jeszcze lystro. Stąd zaczniemy strzelanie. Kurde, akurat coś tu przy... A, mrówki pewnie. Dużo osób pyta ciągle o tego moda. To jest Pteranodon, słuchajcie. To nie jest Tapajera. Mod nazywa się Pteranodon Hybrid. Więc możecie sobie znaleźć. Jest to najlepsze co lata obecnie w grze. Najlepsze też z modów, moim zdaniem. Najlepiej działa. Nie jest jakiś zepsuty. Jest też mega silny. Jeden błąd jest taki, że ciężko na niego się wsiada i ciężko się z niego zsiada, jest też strasznie duży, mógłby być troszkę mniejszy, szczerze mówiąc, bo jest denerwujący, ciągle gdzieś, Jezu, ciągle gdzieś on tutaj się blokuje. No nie mogę, po prostu co za gówniaki jedne. No, to kompi, a nie mrówki. Dobra, jeszcze chyba Meganetura tutaj gdzieś lata. Chyba tego Pteranosa, Pteranodona strzelam. Zaraz jego tu strzelę. Dobra. No już nie lataj. Dobra, chyba w końcu się udało. Elegancko. Znaczy nie elegancko, ale nareszcie. To jak denerwujący jest ten shit mrówkowy i tak dalej, że nie wiem po prostu po co to jest wprowadzone. Nienawidzę tego. Nikt tego nie lubi. Jest na 56 levelu Wild, czyli chyba nie ma podziału na samce, samice, bo powinno być napisane, ale nie jest.
I... Nie wiem, czy trafiłem. Ale dobra, trafiłem, bo biegnie za mną. Szybki jest. Skubany. Nie wiem, czemu one nie latają. Ups. Nie wiem, czemu nie latają, tylko biegną. Bo w sumie to powinny chyba latać, nie? Dobra, lecimy dalej. Bo one normalnie latają, jak się używa je, ale dlaczego gonią nas biegnąc, to nie wiem. Dostał. Tak, dostał, ma mało torpora i już spierdziela. Dobra, to chyba spadł na glebę tam. Ej, to niedobrze, bo tam będzie akurat niefajnie. O, czekajcie, a gdybyśmy zrobili to tak, że tutaj... To on wtedy nas nie będzie lubił, tak? Teraz może jak w niego strzelę... Myślałem, że teraz jak w niego strzelę, to może pobiegnie w drugą stronę, ale nie wiem, czemu mnie atakuje. Tak agresywnie. Może stamtąd będę strzelał? No, musimy zabić te... Trodony. Będą mnie później denerwowały. Dobra, tam jest. Ale to jest śmierdziel, po prostu. Wprowadzają takich dużo gatunków denerwujących. Ludzie się skarżą, że tamte im... jak one się nazywają? Pegamos, taksy, kradną im jakieś siodła z backpacków, ekwipunek. Masakra. A, dobra, trafiony chyba. Uśnie? Nie wiem, musimy iść sprawdzić. W ogóle nie wiem... No, nie wiem w ogóle, czym go nakarmić. Ja myślałem, że on już ucieka, że ma mało torpora, a tutaj, kurczę, on oszukuje. Mnie. Dostać? Dostał i ucieka, czy co ty robisz? Odwrót jakiś taki taktyczny? O, dobra. Gleba? Nie, myślałem. Ty, on ma normalnie pancerz jak ten. Jakbym w metal strzelał, nie wiem, o co chodzi. Dobra, ciach. I weź już się uśpi, gościu, bo denerwujesz nas. Nie wiem, dlaczego tak mało damage'a mi wszystko zadaje. Coś musiałem spierdzielić. Nie mam wpisanej komendy god i tak dalej. Bo jakiś tam damage dostałem. Więc nie wiem, o co be. Będę musiał sprawdzić na następny odcinek jakieś te ustawienia, bo coś jest nie tak. Chociaż armor mam taki na silnym poziomie, to może o to chodzi. Dobra. On już musi mieć mało torpora, bo... Już tam tak mocno ucieka. O, dobra, się wyglebił. No i zobaczmy. Czyli on, widzicie, ma tak jakby metalową pancerną skórę, coś chyba w tym rodzaju. Masz jakiś prime meat? 6 tylko. Okej, strasznie wolno mu spada. 15 tysięcy życia ma, 13 tysięcy torporu, dlatego tak dużo było trzeba strzelać. 900 kapa, czyli dość sporo. Tlen... Staminy ma też dużo, nie wiem jak szybko mu spada, zaraz to zobaczymy. No i teraz wypada nam tylko i wyłącznie, pozostaje nam czekać, no więc poczekamy. Bardzo wolno mu to jedzenie spada, więc długo będziemy go oswajać. Dopiero 5 jednostek, no to trochę poczekamy. Niesamowite, niesamowite. Cały półtora magazynku prawie na 56 level trajka. Bronie są w ogóle nieefektywne w tej grze. Nie wiem dlaczego tak są zrobione słabe. Bo amunicja też bardzo dużo kosztuje wyrobienie takiej amunicji, więc moim zdaniem powinny być bronie silniejsze w
przeciwko dinozaurom, ale może to chodzi o to, że to był trike i miał głowę jakby opancerzoną, coś w tym rodzaju. Ale w żółwia to będę pewnie jeszcze więcej klepał. Żółwie mają dużo życia w sumie. Szybciej go uśpię niż zabiję. No, z takiej odległości ciężko strzelać tą bronią. Dobra, ile spadło mu w tym czasie? O jest, dobra. Wracam do was, jak już będziemy blisko jego oswojenia, albo jak się oswoi. Okej, okay, więc nasz Ratian już jest oswojony. Wracamy z nim do bazy. Przed chwilą też dowiedziałem się, że jest mod pokemonowy w Arku wprowadzony, więc za chwilę też biorę się za nagranie jego i ten pokemonowy będzie wcześniejszym odcinkiem, więc zachęcam was też do oglądania poprzedniego odcinka z Arka pokemonowego, bo jest naprawdę dużo, dużo ciekawych opcji, ale póki co skupmy się jeszcze na naszym Ratianie. Zobaczmy, jak on lata. O, ten samochód. Ktoś próbował mi się chyba do niego włamać. Ty, jeden typie, co ty robisz? Dobra, a właśnie, a czy to mogę mieć na falu? Nie, tego nie mogę mieć na falu. Dobra, Ratian, ty nie machaj skrzydłami, bo ty chyba chcesz mnie walnąć. No one niestety tak mają, że gracz znika. My się stajemy tym smokiem i dlatego my możemy sobie w ten sposób latać. Troszkę podobny jest w animacji do tego Ratalosa, ale wygląda inaczej. Zaraz zobaczymy, jak on lata, bo one latają po prostu zajebiście. To mi się najbardziej podoba. Ktoś tam mówił, że to jest... że jakie to jest, że to jest nierealistyczny lot, że on tak w ogóle skrzydłami nie macha, ale to nie jest realistyczne zwierzę, więc może sobie machać jak tylko chce i jest to naprawdę bardzo fajne. Lata wolno, więc trzeba będzie go podlevelować. I zobaczmy, jakie on tutaj ma ataki. Fajnie wygląda, bardzo ładnie wygląda. Czekaj, no pod prawym przyciskiem coś miało być, nic nie ma, a pod lewym? Pod lewym jest takie chyba kąsanie. Wow, to jest kurde mistrzostwo świata, widzieliście ten fikołas? To jest zajebiste, to jest najlepsze. O, to jest najlepszy atak spośród tych trzech, które nagrywałem. Coś jeszcze chyba miało być? Czekajcie, sprawdzę. Nie, właśnie więcej nic nie ma, ale powinien mieć pod prawym przyciskiem myszy roar, czyli... no, nie krzyk, tylko kurczę, jak to nazwać, właśnie się zastanawiam. Jak to nazwać, nie roar? Ryk, dobra, ryk. Pusta, pustka w głowie była. Jeszcze ma jakiś atak na ziemi, zobaczmy, co on ma. Nie to. O, jest krzyk, czyli na ziemi tylko działa krzyk. Zajebiste to jest po prostu mistrzostwo. Tutaj ta owca, że nam przeszkadza. Ale te okrzyki... Jest to naprawdę najlepszy mod, jaki powstał. Nie wiem, jak gość to zrobił, ale szacunek do niego, bo... Mistrzostwo świata. Jeszcze te pokemony są w ogóle chyba zajebiste z tego, co widziałem. I czekajcie, jeszcze ma jakiś atak pod C na glebie chyba. Kulasy, ogniaty. Wysyła. O, zabiłem łososia, czy tam suma, czy cokolwiek. Zobaczmy, jak on jest silny. Czy tutaj jest jakiś potężny potwór, bo ten atak jest tak zajebisty w ogóle, ten ogon. Że jestem podjarany na maksa, podekscytowany. Dałbym mu jeszcze levele. Zaraz zabijemy, o tutaj, i damy mu levele w speeda, bo bardzo wolno lata, trzeba to naprawić. I zobaczmy, jak działa ten ogon. Na przykład na takim spino. Zajebioza. Nie wiem, czy to jest jego najsilniejszy atak, ale tak mi się wydaje, że to jest najsilniejszy jego atak. No, porównamy za chwilę z gryzeniem. Z gryzeniem porównamy i z tymi kulasami ognia. Na przykład na Diplocku.
Staminy ma bardzo dużo, patrzcie, że ona mu się prawie nie kończy. Mimo tylu ataków wykonanych, to jest naprawdę nieźle. I teraz kulasy ogniasy. Nie wiem, czy trafię, bo to nie jest prosta sprawa. No powiedzmy, że trafiłem. Dobra, trafiłem. A zobaczmy... O, na ziemi też biega, tak jak mnie wtedy gonił. Jak silne są ataki paszczą. O. Kolego, wracaj do mnie. Kolego! Super, dobry kolega, grzeczny. Chodźcie, coś silniejszego, jakiegoś T-Rexa. O, i levele. Teraz pewnie dużo leveli będę mógł mu wklepać. Tak jest. No, ale prędkość jego niestety pozostała na podobnym poziomie. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zabić. Szkoda, że tych kul ognia nie można w locie. Trochę nie rozumiem dlaczego, ale... No, widocznie tak musiało być. Może tak jest po prostu w tej grze Monster Hunter i to z tym jest związane. Nie słaby jest ten atak tym ogonem. Trzeba może by go było trochę podlevelować. I wtedy zobaczymy jego siłę. To poczekajcie chwilę. Ja trochę tutaj pozabijam takich pierdołek, podlevelujemy i wrócę do was, jak już będzie w pełni sił. No niestety, movement speed mu za dużo nie dał, bo mam na 170 i lata tak samo mi się wydaje. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, ale... No ja nie widzę. I zobaczmy ataki, ma już na 1000. No dobra, tutaj jest już jakaś różnica prawdopodobnie. O, jest jakiś T-Rexik. T-Rexik zawsze warto sprawdzić. Pięknie lata, płynność poruszania się. Co prawda zakręt jest bardzo duży, który musi wziąć i walka z niektórymi gatunkami byłaby uciążliwa, ale... Ale wygląda naprawdę... Naprawdę fajnie. Tutaj jest kolega. Zobaczmy te kule jeszcze tutaj wyślemy. No, ciężko trafić jest z tych kul ognia. Powinna być jakieś samonaprowadzające może. No, ani jednej nie trafiłem jeszcze. On patrzcie, nawet mnie nie goni. Nie wiem dlaczego. Okej. Ale nie jest jakiś bardzo silny. Mój na przykład ta Pajarnodon jest dużo od niego silniejszy. Nie może też chwytać chyba w łapy. Chociaż sprawdźmy jeszcze w locie, czy może coś chwycić. Coś małego trzeba by było spróbować złapać. Czekajcie. O. Nie, tego nie. Ale wydaje mi się, że nie łapie. Każdy latający moim zdaniem powinien łapać, bo to by pasowało. No po to te latające mają te szpony. Oprócz lądowania. O, tu jest taki misiek. To miśka to powinien złapać. Nie, dobra. To jest na pewno atak. Więc co nam pozostało? Pozostało nam sprawdzenie jeszcze, jak wygląda jego śmierć. Zapowiadaliście, że jakieś te śmierci są zajebiste. Więc od razu wam to pokażę. Leć. Ale świetnie dopracowany jest. Patrzcie, jak on kurczy lata pięknie, płynnie. Dziwną ma budowę, te nogi takie dziwne. Jak samolot trochę schował w podwozie. Ile ty masz życia, kolego? 17 tysięcy. Trochę będę cię klepał. A, bo nie, wiecie co? Nie tutaj. Bo później będę musiał piechotą biec do bazy. To w bazie go killim. Dobra, trochę go tutaj postrzelałem i zaraz powinien się wysypać. Czekajcie, staniemy tak może jakoś ładnie, żeby to wyglądało. Musimy jeszcze przeładować. Co ty się leczysz, gościu? Nie, został nam na bułę. Dobra, ostatnia buła i zobaczymy, jak to będzie. Zajebiste. Porównajcie tą śmierć jego ze śmiercią jakiegoś innego gatunku w tej grze. To jest po prostu mistrzostwo świata, co on zrobił. Każdy gatunek to albo leci w kosmos, albo gdzieś na bok, albo po prostu staje sztywny, nie? A to zajebiste.
Szacunek dla tego typa. Jeżeli wam się mod podoba, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, co jeszcze chcecie zobaczyć. Może macie kolejność tych smoków, które chcecie zobaczyć z tego moda. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie kanał, nie przegapcie żadnego odcinka. W opisie macie linki do playlist, pamiętajcie o tym. I dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie. Cześć.